Jeżeli widzisz animację od człowieka, który przyniósł nam UPS 1, UPS 2, Bunt na Arce, dał nam Oglis, które śmierdziolki chyba tak to się nazywa, czyli ma naprawdę niezłe doświadczenia w byciu dobrym reżyserem złych animacji, to masz prawo się bać. Z drugiej strony, gdy widzisz ej, cała plejada najlepszych brytyjskich aktorów z Hugh Laurie na czele, Piszysz sobie, hmm, a z trzeciej strony, gdy patrzysz, o, to jest na podstawie książki Pratchett'a, jesteś skonfudowany. Potem jeszcze okazuje się, że całość była robiona zdalnie. Częściowo w Niemczech, częściowo w Wielkiej Brytanii. Reżyseria wyglądała tak, że się nie spotykali, tylko na Zoomie ciągle. Więc może być bardzo, bardzo, bardzo źle, a może ten Pratchett pomógł i okiełznał jakoś pana złego reżysera od złych animacji. I otóż, zadziwiający kot Maurycy, mimo tego, że gdy zobaczycie zwiastun, to macie pełne prawo powiedzieć. To wcale nie jest. Ugh", jest. Ugh", jest całkiem nieźle. Wiem, nie spodziewaliście się tego, ale serio muszę komplementować. Łapy. Tym złym reżyserem, którego wspomniałem w Intro jest Toby Genkel, ale jeśli mówimy o Playland, gwiazd, no to po angielsku nie tylko Hillary jest, ale jest David Tennant, jest Emilia Clark, Jimmy Patel. Dla wielu będzie znana też Rob Brydon, albo Gemma Artenton. No co naprawdę dla Wielkiej Brytanii i dla komików z Wielkiej Brytanii, to są naprawdę wielkie nazwiska. I jak widzisz te nazwiska, to myślę sobie, okej, okay, tutaj zdecydowanie coś musi być na rzeczy. Szczególnie, że bierzemy dobrą książkę, dobrą historię od Terego Pratcheta. Terego Pratcheta, tego ziomeczka ze świata dysku i opowiadamy o maurycym, grubaśnym kocie, który ma pakt z gadającymi szczurami, że wpadają do miasta, robią szopkę. Nasz Maurycy śpiewa, gada, pierdzieli głupoty, mówi o Jezu, Jezu, szczury, 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 szarobury. W tym momencie szczury robią eee! a wtedy on mówi, no dajcie hajs, to przyjdzie ziomeczek, który gra na flecie i e, ich przegoni. No i oczywiście to też jest ziomek, który jest w ich wielgachnej szajce i oni w ten sposób trzepią hajs. I tak sobie od miasteczka do miasteczka i przypadkiem wpadają na miasteczko, w którym jest już inna szajka ka, która zajmuje się szczuro i myszą łapstwem oraz dziewczynka, która jest zafascynowana czytaniem książek. Uważa, że wszystko jest książką, więc bawi się w bycia narratorem, narratorką swojej własnej opowieści. Patrzy na wszystkie postacie, które spotyka jako na postacie z". Powieści, książki, filmu bajki, więc dostajemy z jednej strony historię o oszustach, którzy nagle trafiają na prawdziwych i jak oni się zachowają, z drugiej strony spotykają postać, która patrzy na nich jak na postacie z bajek, więc oczekuje od nich pewnych twistów, tak jak z bajek. I to wszystko daje nam bardzo dziwne połączenie. Połączenie, które pewnie w książce czyta się lepiej, bez dwóch zdań, ale ma. Potencjał. Ogromny potencjał. Ogłaszam ogłoszenie. Nie żremy zdechłych szczurów, które zeżarły coś, co zeżarło coś, co samo zdechło. I ten potencjał moim zdaniem widzimy właśnie od pierwszej sceny. Nie mamy żenujących żartów. Nie mamy żenującego dubbingu, który jest po nic. Wydaje się, że chociaż animacja i styl animacji prawdopodobnie was odrzuci na początku. Styl rysowania ludzi, którzy mają być w miarę normalni, bo brzydcy ludzie wychodzą tutaj znakomicie. Mamy przekrzywione mordy, wielkie zęby i tak dalej, i to wygląda super. Ale nasza, na przykład zwykła dziewczynka wygląda takie chociutkie nóżki, ta wielka główka, wiecie, no to nie jest ładne. I to będzie was odrzucać. Ale jak to prze, przełkniecie jakoś i zaczniecie obserwować, że pan reżyser nagle wie, jak ustawić kamerę. Wie, jakąś zrobić tutaj akcję, zachowanie pewnych zwierząt, to nagle zaczniecie tak się zastanawiać: no, okej, okay, nie wygląda to najlepiej, ale zachowuje się fajnie. Szczury ruszają się świetnie. Zresztą, szczury najlepiej animowane w całej animacji i to wygląda świetnie. Też, tak jakby ten styl niemiecko-brytyjski idealnie nadawał się do rysowania, animowania szczurów. One, każdy z nich jest rozpoznawalny w stylu chodzenia, w stylu zachowywania się plus. Są naprawdę niezłymi BDS-ami. Ja się z kilkoma z nich na pewno bym e, utożsamiał. Jest jeden ziomek, który jest takim hersztem, który ma swoją własną tajną brygadę, który w pewnym momencie wyzywa na bójkę psa. I, wow! I kopię tyłek psu, nie powiem wam więcej, ale ta scena jest dobrze wyreżyserowana. Ładnie nagrane ujęcia. Nie mamy słabego żartu. Dynamika slapstiku świetna. Ludzie obserwujący to wokół. Fajni. Ja tak, wow! Jak już naprawdę przyzwyczai się, wiecie to jest troszkę tak, jak przyzwyczai się do, do pewnego smaku, nagle zaczynasz doceniać jego niuanse. I dokładnie tak jest tutaj. Gdy już przyzwyczai się do tego stylu, tej animacji, tych wielkich głów, bardzo małych nóżek, nagle zauważasz, że jest coś ponad to. Jest naprawdę dobrze pisany żart. Zabawnie zrobiony na szkod Maurycy, którego gra Piotr Adamczyk który jest takim troszeczkę gwiazdą dubbingu ostatnich kilku lat. Zobaczycie, że on kilka tam rulek e, dostał. I na początku zaczyna piosenką, który. <ścoughs> to nie jest dobre wejście dla Piotra Adamczyka, ale nie jest najgorzej. Wiecie. On ma ten problem, że, on, że, że za dużo papieża jest w tym, w, w tym kocie, a ja wolałbym. Hewlory ma w sobie bycie takim troszeczkę oschłym kutasem. I tego nie czuję w ogóle w Piotrze Tamczego, a szkoda, w sensie inaczej. To może być jego wada, bo nie potrafię sobie go wyobrazić jako, jako zimnego kutasa. Hulori to jest całkiem co innego. Ale wciąż wypada naprawdę nieźle. I cała ta historia mm, przypomina mi te dobre animacje serii. Prawdziwa historia. Innymi słowy, pamiętacie, dawno, dawno to był czerwony kapturek, prawdziwa historia, który brał pewne elementy z bajek i tak. A, bo tak naprawdę to było tak, a to było tak, i tak dalej. Podobnie jak ze Szrekiem, który też wziął, no wiecie, no był sobie ten, ten czerwony kapturek, był sobie Wilk, który faktycznie chodził w stroju babcią, to on lubił sobie tańczyć i tak dalej. I tutaj też bierzemy elementy z folkloru. Ale dlaczego? Jakie uzasadniamy, że one istnieją w tym świecie? Otóż pamiętajcie, że opowiadamy o bohaterce, która jest naszą jedną z narratorek, która jest zaczytana we wszystkim, więc ona będzie mówiła: No, przecież z tej bajce było tak, a tak, ale ona lubi się odwoływać do oryginału, więc on nagle powie: No, no i u braci Grimm było to i to, i ten ziomek zabił tylu, a tylu osób, tak, hehehe, Bajki dla dzieci były mroczne, i to tak nagle. Kurwa, dobry żart rzucony w bajce dla dzieci. Fajnie, inteligentnie, zabawa tym, że to jest narrator, nagle ktoś inny zostaje nowym narratorem, ten ktoś patrzy i mówi do nas, do kamery, co? Ja nie mogę być narratorem, to cię zaskakuje, bo formalnie ten film, mimo tego, że teoretycznie to jest prosta historia, bawi się sposobem narracji, bawi się tempem, bawi się aktami, mówi, jest troszeczkę tak samoświadomy, mówi, no teraz powinno wydarzyć się to, i troszeczkę. Próbuje to jakoś subwertować. I to wychodzi mu naprawdę uroczo, naprawdę z takim wyczuciem, że ty coraz bardziej utożsamia się z tymi bohaterami. Dodatkowo dostajesz tutaj pewną historię o panu Króliczku Króliczańskim, która jest jeszcze kolejną historią, ponieważ jest książką, która jest czytana przez szczury, które są były, stały się mądre, ponieważ zjadły coś zgniłego, ale zmutowanego na wysypisku dla czarodziejów. Szalone, szalone, ale piękne, ale fajne, ale super uzasadnione. I dzięki temu, że dostajemy tą książkę, to jednocześnie możemy zrobić coś takiego. Haha, malutki psztyczek w nosie, jeżeli chodzi o zorganizowaną religię, o wiarę. O, zresztą wiara jest elementem, który się gdzieś tam uproczyta, nieraz pojawia na wielu różnych poziomach, ale nigdy nie odczytacie tego w tej animacji jako bardzo złośliwe, cyniczne, jako takie, wiecie, dokręcanie szpili dla wierzących religijnych i tego o religia do dupy i tak dalej. Tylko. Z jednej strony, no patrzcie, ale z drugiej strony z miłością, takim otwartym sercem, że osoba, która podąża ślepo za jakąś, na wiarę, wczoraj może być najfajniejszą, najmądrzejszą osobą. To akurat po prostu jest ślepa na tą jedną kwestię. To jest rzadkie w tego typu filmach, bo z reguły na przykład przywódca religijny, który będzie pokazany w dla dzieci, raczej będzie trochę nie najlepszy. Nawet mała stopa się wam będzie przypominać w tej kwestii, gdzie oczywiście mieliśmy ten wielki mit, żeby bronić nasze jetiaki. W każdym razie, Jestem w szoku w pewnym sensie, bo nie spodziewałem się, że cokolwiek dobrego wyjdzie z tego, właśnie ze względu na to, że studio, że Niemcy, że pan reżyser od najgorszych animacji, a jak byłem w kinie, to mnóstwo osób prychało, śmiało się, wybuchało dosłownie śmiechem. I gdy dostajemy właśnie te sceny, które momentami wydają się trochę nie aż tak istotne dla fabuły, to nagle. Potrafimy wrzucić tu na tyle dobry żart, albo sydapstikowy, albo tekstowy, że naprawdę jesteś pod wrażeniem. Także dla fanów Pratcheta będą tutaj takie małe istere, jak na przykład będzie Morda Pratcheta się pojawi w, tym, w tej animacji, pojawi się odniesienie do świata dysku, do jeszcze jakiejś tam książeczki, która tam istnieje. Nie pamiętam teraz nazwy, uciekło mi całkowicie z głowy, za co przepraszam. Ale podsumowując, jest znacznie, znacznie lepiej niż mogło, niż powinno być. Prawdopodobnie dużo też w tym zasługa, moim zdaniem, voice actingu, który jest niezły, który jest naprawdę, po polsku także, na niezłym poziomie. Nie jest to poziom chociażby tłumaczenia, jak mieliśmy w Kocie w butach. Nie oczekujcie tego samego, ale samoświadomość zasady tworzenia bajek, książek i tak dalej, bliżej temu do Kota w butach niż na przykład, no nie wiem, do Kopciuszka, do najgorszej animacji Kopciuszek Prawdziwa Historia. Więc to jest moim zdaniem super wynik, zważywszy na to, że to jest animacja, która kosztowała 17 milionów dolarów. To nie jest dużo, teoretycznie, jak to miał być wielgachny projekt, więc nie było ich stać najwyraźniej na mega dużo czasu, jeśli chodzi o studio animacyjne. Woleli, żeby te pieniądze poszły na aktorów i na voice acting, i możliwe, że chociażby na reżysera od głosów. I to słychać. Ja nawet sobie posłuchałem troszeczkę tych angielskich wersji. Więc jak to kiedyś wyjdzie i będzie dostępne na VOD, polecam posłuchać sobie w oryginale, chociażby dla Davida Tenanta, chociażby dla Hulory i chyba nawet dla pani Clark, która co prawda no już nie jest matką smoków, co prawda nie jest też w komedii romantycznej, gdzie chodzi z nieżywym facetem, ale może, może tutaj jest całkiem urocza. W każdym razie Szok i niedowierzanie. Zaczynamy rok 2023, jeżeli chodzi o animację. Nie najgorszą animacją. Chociaż, czy aby na pewno, ponieważ gdy byłem w kinie, to byłem w kinie na dwóch animacjach z rzędu. Jedna z nich to Kot Maurycy. I nie bez powodu mówię, że druga to Mumie. I jeżeli jesteś tutaj, a Mumie jeszcze nie widziałeś, zapraszam Cię. Oczekuj odcinku, a jeżeli już jest, przeskakuj, szukaj Mumii, bo jest to ciekawie zła animacja. Uuu. W każdym razie dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, do oglądania kolejnych, do tego, żeby Wam się pojawiały. Więc kliknijcie też w dzwoneczek, żeby nie uciekły Wam żadne kolejne materiały tutaj, czyli na brodach z kosmosu. To jest bardzo nam potrzebne. Ja Wam bardzo to dziękuję i widzimy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie. O Maurycy, zadziwiający Maurycy.